Cześć wszystkim. Wpadłam dzisiaj do Marcina obejrzeć, jak mi tam idzie. Strasznie hecno my. I bardzo się cieszymy w ogóle, że wpadło 20 tysięcy subskrypcji. Nie spodziewaliśmy się tego w tak krótkim czasie. No i co? I liczymy, że dalej będziecie z nami. On się coś tam robi. Wiktoria myje konia. Jest ciepło niemożliwie. O 7 było już 25 stopni. Siema. Siemanko widzowie. A jak teraz widzicie? Tu jada przyczepa, tak go dałeś w ostatnim filmie. Tej kamera. Widzieliście, jak było ostatnio wygięte. Teraz już jest prawie, że proste. Jeszcze mi zostało. Tu jak widzicie, pod ta deska. Trzeba podciągnąć to. Poucinałem tu te zaszczały. Teraz to podźwigą lewarkiem. Zespawię się. No już będzie. Będzie prawie, że ideał. Tu było to dość ostro wygięte. Teraz już to jest w miarę ok. Tam wstawiam wam krótki urywek, jak my to prostowali. Wszystko w garażu. Lewarek, zaprzeć o sufit. No i jakoś to powoli. Pokażę wam, jak się prostuje przyczepa. Trzeba mieć lewarek i odpowiednio wielki młot. Tu trzeba zadźwignąć i teraz tak. Ta demonstracja siły. Opuszczamy lewarek. Widzicie? Jest idealnie pod deską. Fachowiec. Nie, Wiktoria? Wolę się nie wypowiadać. Ale na poprzednim filmie było widać, jak jest krzywo. To dom, to porównanie. Żeby widzieli, jak to wyprostowaliśmy. Właśnie było dużo tych pytań, po co nam siano i w ogóle. Teraz jest kuzynka, ona się tam zna na tych koniach, to Agata zaraz tam z nim pójdzie do chlewa. Jest. I pokorzą konie, wiele ich tam jest. Ja się akurat na tym nie znam, nie interesuję się tym w ogóle. Mnie jedynie interesują maszyny i pole. Zwierzęta nigdy mnie nie kręciły, więc nawet się tam nie wybieram. Moszczmy. Dobra. Wiktoria, idź te konie pokorz. No i? No bądź, będzie specjalny odcinek, bo wszyscy chcą te konie i konie. Nie musisz się pokazywać, no tam. No gody, coś o nich. Wiele ich je... Nie wiem... Jak się nazywają... To tutaj, z tej strony. Tutaj jest Agnesa. Ona ma 9 lat. To jest najstarszy koń w naszej stajni. O, czekaj, bo mi się do kamery nie zmieścisz. I tu jest jej źrebak, on jeszcze nie ma imienia, Ogierek. Ojeju. Za 4 miesiące będzie miał. Ona jest z rasy śląskiej. Fajny jest, mały. No mi nie zjedz tej kamery. No, potem tutaj jest Aleksandra. To jest córka od tej Agnesy. Ona ma 16 miesięcy. Też jest rasy śląskiej i ona jest na sprzedaż.
Ojej, ktoś mnie tu dotyka. Włosy mi zje. No, potem jest Ada. Ona ma 2 lata. Ona już chodzi w zaprzęgu i też jest z rasy śląskiej. Dobra. Potem jest... Ile cię dali? Potem jest Seri, to jest koń mojego kuzyna, Karola. On jest rasy... Od Ani Karola. No, on jest rasy Lipican. I on ma chyba 8 lat. On dopiero zaczyna pracę w siedle. Mhm. Oni go niedawno kupili, nie? No, oni go kupili 2 miesiące temu. Ale daleko jechali? No, 300 km. Bielsko-Biała, czy Bieszczady, o, tam. No, trochę mieli. I tutaj jest Sławka. Ona jest z rasy wielkopolskiej i ma 3 lata. Twoja Sławka. Tak. I ona dopiero zaczyna pracę w siodle. Fajno. I to wszystko. To łącznie macie? 6 koni. Razem z tym Karolowym? Tak. Piękny. Piękny. Wszystkie są ładne. O, mały się przesunął. Tylko i tak go zasłaniał i tak. Fajnie. A ty już długo jeździsz na koniach? No, od urodzenia. Od urodzenia? Chodzić nie umiałaś, już na koniach jeździłaś. No, tak. To jest pasja. To jest pasja. No. No i pięknie. No, stajnia trochę w starym stylu. Konie muszą stać niestety na łańcuchach, ale... O, i tu piękny konik. A skąd to macie w ogóle? Kolega od dziadka przywiózł. Aha. Pasuje. No i tak, teraz tu będzie przyspawany płaskownik z boku. I tu będą spawane te blachy do dolnego otwierania, bo będę robił dolne otwieranie burt. Co jeszcze tu powiedzieć? Co jest do poprawek? Do poprawek stąd. To już chyba tak jedynie kosmetycznie poszlifować. Blacha na podłoga będzie 3. A, jeszcze hamulce muszę zrobić. Miały przyjść dzisiaj te butniki, znaczy w poniedziałek ich wysłał, nie? I dalej nie doszły. Ciekawe. Przypadek? O, kot mysz tam chycił coś. On albo wróble chyta, albo myszy. Trzymaj. Kaj. Tablet. Aha. A, faktycznie. Co mo? Mysz mo. No. Dobry kiciok. Na coś się przydaje. Nowo czopka. No, urodzinowy prezent. Też poszło. Okay. Jak będziemy spawać, to się naciągnie. Ciu, jeszcze by się wywaliło. Może chce ktoś taką smarownika. Staro. To nam to jest niepotrzebne. Za 100 oddam. Sprzedaj trochę. Otóż, drodzy Państwo, reklamuję Państwu nasz nowy produkt na sprzedaż. Za jedyne... 100 zł. 100 zł. Obaj, jak tu jest szpara, nie? Ja to za chwilę wypuszczę. Marcia, zaraz to fachowiec zrobi. Tu je w lufcie. Tu jest cało tak. To jest bardziej skrzywione. No. Musiały tu Czechy przeładować na tę stronę. Pewnie na ta wysypowali zawsze. Pepiczki. Czechy, no. Potrzebuję te koła tirowski. Jakby ktoś miał do sprzedania 295 na 55 na 22,5, to chętnie kupia. Wiem, że są do kupienia za 600 zł, ale to jest trochę drogo. I blisko, żeby było, w Jastrzębia, tak do 100 km. To by mi pasowało. O, za niedługo będę wyciągać kombajn. To też się nagrał jakieś przygotowania do żniw. Tam na górze, na gospodarczy, muszę sobie posprzątać na zboże. Wziąłeś już te patyki stamtąd? Nie, bo
Nie zrobiłeś mi tego stojaku. Nie bo mam dziadka. Nie ma czasu na razie na ten stojak. Dodaj. Nie mam czasu na. No to dziadkowi, dziadkowi powiedz, że ci zrobił. Nie. Tu kombajn stoi, bo kukurydzy schowany. Trzeba będzie wyciągnąć, przejrzeć go. A, jeszcze muszę jeden siłownik zregenerować. Bo jeden siłownik leci z niego. Kupiłem już uszczelniacze. Kupiłem uszczelniacze na Oelixie. Za niedługo to też trzeba będzie zregenerować, zrobić, naprawić. Dobra, nie wiem co gadać. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Agata za chwilę. Agata jeszcze przyjedzie nie raz na pewno. No, pewnie. Pewnie. Dobra, to trzymcie się. Do następnego. Na razie.